gram w tym spektaklu Hansa. Postać Hansa jest postacią, poprzez którą tak naprawdę poznajemy tę historię. Ta historia jest historią, którą w trakcie spektaklu tak naprawdę Hans sobie przypomina pod wpływem dosyć silnych bodźców, siedząc w schronie w trakcie bombardowania. Tak jak to się mówi, przelatują przed oczami jego życia, a raczej jego najważniejsze momenty. A nie miał szczęścia, ponieważ urodził się jako czarnoskóry chłopiec. Nie miał szczęścia, ponieważ urodził się w roku 1926 w Hamburgu, w nazistowskich Niemczech, w trakcie dochodzenia Hitlera do władzy. No, a sami wiemy, jak Hitler patrzył na ludzi innej rasy. Czytając materiały, źródła, na podstawie których zbudowany był tekst, bardzo łatwo pokusić się o stwierdzenie, że ten spektakl ma korespondować z dzisiejszymi zagrożeniami. Myślę, że no, można tak na to spojrzeć. My nie patrzymy, nie staramy się tego zrobić w ten sposób, tylko raczej pokazać to, jak żyli ludzie w państwie totalitarnym. W pewnym sensie to, że nie było to dla nich sytuacją nadzwyczajną. To, co dla nas jest, to, co dla nas teraz się wydaje nadzwyczajne, inne. Jest, czy wydaje się? Wiem, że trudne. To też nie chodzi o to, żebyśmy, myślę, chwytali się tutaj za słówkę, czy coś. Ja mówię po prostu o tym, że... nie mówię, że teraz... Nie odnoszę się do dzisiejszej sytuacji w naszym kraju, żebyśmy mieli tego świadomość. To myślę, że każdy może sobie ocenić, jak jest, jak nie jest, czy będzie to korespondowało z naszym spektaklem, czy ktoś zobaczy jakieś podobieństwa i jakąś przestrogę przed czymś. Myślę, że jest na to szansa. Na pewno znajdzie się ktoś, kto to zobaczy. Na pewno znajdą się inni, którzy po prostu przeczytają historię jeden do jednego, tylko myśląc o tamtych czasach, myśląc tylko o tamtym kraju. No ale to już ja nie jestem w stanie powiedzieć, kto będzie do której grupy należał, ale myślę, że tak, że można zauważyć pewne podobieństwa, pewne zbieżności. Pan czuje się zagrożony jako artysta we współczesnej Polsce, jako artysta, człowiek, obywatel? Myślę, że tak. No, chodzę na różnego rodzaju protesty i staram się pokazywać, że nie podoba mi się to, co dzieje się aktualnie. No nie jest to jeszcze takie wielkie zagrożenie. Na razie cały czas myślę, że żyję nadzieją i tym, że te protesty i to wszystko coś zmieni. No, że jednak nie uda się tej całej kultury i sztuki zdegradować i włożyć pod pantofel władzy. Tak, że nie będą nam po prostu w pewnym sensie mówić, co mamy robić, jak mamy robić, co możemy, czego nam nie wolno. Mam nadzieję, że tak nie będzie, aczkolwiek jest pewien rodzaj strachu i no, takie widmo wisi nad nami. Ja również to odczuwam. A czy pojawia się czasami refleksja pomiędzy protestami, no, że coś chyba było nie okej, że stało się tak, jak się stało? Że coś było nie okej w naszym kraju? Tak. Że to, co się stało teraz? Że stało się tak, jak się stało, było czymś spowodowane. Mówimy o tym, że to, że ten, kto teraz rządzi, to rządzi, to zostało czymś spowodowane. No myślę tym, że ludzie po prostu ich wybrali, a to, że tamci ludzie, znaczy tamci, nie tamci, no to są ludzie, wszyscy jesteśmy ludźmi, tak? Po prostu to, że ta opcja, a nie inna, została wybrana tylko i wyłącznie dlatego, że dostała większy procent głosów. No a to, kto poszedł na wybory, to już naprawdę nie mnie to oceniać, bo myślę, że ja chodzę na wybory za każdym razem i głosuję tak, jak uważam za słuszne i dlatego, no nie wiem, tak się stało, no dostali więcej procent, tyle. I ostatnie pytanie. Jest pan jednym z najlepiej fizycznie przygotowanych aktorów. Z tych, których oglądam na co dzień, troszkę chodzę
do teatru i wielokrotnie widziałem pana w przeróżnych sytuacjach, fizycznie w Przeszacu. Tutaj ta rola też jest chyba dosyć wymagająca, inna. Gra pan w nietypowym przebraniu. Czym jest dla aktora Piotra Hysa, szukającego wyzwań artystycznych, bo dla mnie wyraźnie pan szuka, właśnie ta rola? No jest na pewno kolejnym wyzwaniem, jak to ładnie pan nazwał. A czym jest tak dokładnie, nie jestem w stanie jeszcze powiedzieć, bo no, tak naprawdę to jeszcze cały czas się rodzi, to jest jeszcze cały czas w procesie. Ja nie mogę powiedzieć, że ten proces jest skończony, więc nie jestem, nie powinienem, myślę, w tym momencie odpowiadać na to pytanie, po prostu. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.